Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 47,5 minuty po siódmej. Jest z nami już minister cyfryzacji i administracji Michał Boń. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Zaczniemy od wczorajszej konferencji Telewizji Polskiej, której szefowie zaapelowali do rządu o to, żeby rząd jednak spróbował wykonywać prawo, żeby podjął taki wysiłek, żeby jednak ściągać podatki, a zwłaszcza jeden podatek, abonament, co może w państwie prawa nie byłoby bardzo dziwne, ale nie ma miejsca. W Polsce jest... Sam organizowałem ostatnio spotkanie przedstawicieli telewizji publicznej i poczty w celu ustalenia takiego projektu, zadania i priorytetów ściągania abonamentu, szczególnie od firm, tak? Bo to jest też bardzo tutaj istotne i myślę, że to w najbliższym czasie wystartuje, więc to nie jest tak, że różnego rodzaju działania nie są podejmowane. Ja myślę, że oprócz jakiejś reakcji doraźnej, która może się wiązać z bieżącą sytuacją finansową telewizji, bo z jednej strony widać, zresztą nie tylko telewizji, także radia publicznego, widać, że media publiczne zmieniają swój charakter. Ja mam poczucie, że są mniej spolityzowane w negatywnym tego słowa sensie niż były dawniej. Że jest mniej upartyjnione, tak? Mniej upartyjnione, że jest bogatsza oferta kulturalna, edukacyjna, że jest bardziej obiektywna informacja i to myślę tworzy takie szanse na to, żeby poważnie rozmawiać, jak właśnie wracać do dyskusji o misji publicznej i jakie źródła finansowania tej misji publicznej w mediach publicznych mogą się pojawić. No, to z jednej strony jest abonament, z drugiej strony to może być finansowanie budżetowe, z trzeciej strony także wspomagane źródło, czy wspomagające źródło finansowania, jakim są reklamy. Ale właśnie oczywiście... w Polsce to się odwróciło. Jesteśmy jedyną telewizją w Europie, która jest faktycznie publiczną, która jest faktycznie finansowana z reklam. Tylko kilkanaście procent przychodów telewizji, w ogóle mediów publicznych stanowią dochody abonamentowe. To są właściwie państwowe media komercyjne. To jest wymuszone. Ale dlatego uważam, że trzeba przygotować rozwiązanie, w którym te wszystkie źródła będą mogły sprawnie funkcjonować przy oczywistych ograniczeniach związanych z funkcjonowaniem tego źródła komercyjnego, no bo ta zasada, że film pokazywany w telewizji publicznej nie jest przerywany reklamami, to kosztuje. Kosztuje telewizję, ale skądinąd też jest ważna. Zresztą nie chodzi tylko o filmy, chodzi właśnie o także innego rodzaju audycje. No właśnie, ale audycje. Panie ministrze, czy na czym to właściwie polega? Że to jest jedyny podatek państwowy, bo podatki gminne są na przykład powszechnie omijane. Podatki od psów, tamte te historie, to wiadomo, że to jest powszechnie omijane. No, ale są apele prezydentów miast, tak, burmistrzów, wójtów, żeby to, płacić te podatki. Że właściwie państwo abdykowało, zgodziło się na to, że ma uchwalony taki podatek i go nie ściąga. Ja myślę, że źródłem, głębokim źródłem tego stanu było takie poczucie, że telewizja weszła do takiego worka upartyjnienia ileś lat temu i to wywołało taką niechęć wielu osób do tego, żeby no właściwie płacić na grę partyjną, tak? A skoro widać dzisiaj, że telewizja się zmienia, jest coraz bardziej obiektywna i rozszerza swoją ofertę związaną z misją publiczną, to myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, tak, powinniśmy na nowo zbudować silne, dobre źródła finansowania tej misji i one powinny się składać, moim zdaniem, z trzech, powinny pochodzić z trzech źródeł. Pierwsze to jest to, co się wiąże z egzekwowaniem istniejącego prawa, czyli co abonament. Co niby jest normalnym obowiązkiem państwa, jak opowiadałem o tej poczcie i o podmiotach gospodarczych, zaczynamy właśnie robić. Drugie to jest być może wspieranie niektórych działań związanych z misją publiczną, edukacyjnych, kulturalnych, także z środków publicznych. W ramach projektu Cyfrowa Szkoła finansuje minister edukacji ten portal edukacyjny, który od 1 września telewizja publiczna ma prowadzić, bo to będzie istotny element nowego modelu edukacyjnego.
I oczywiście nie eliminowałbym tak w ogóle tego źródła komercyjnego, no bo no nie, ona to jest niemożliwe, będzie, tylko jest pytanie o proporcje. Tylko jest kwestia o proporcji. Gdyby się udało je odwrócić, to byśmy byli w innym miejscu. Mnie się wydaje, że tak, ponieważ jesteśmy w takim procesie z jednej strony przygotowywania się telewizji publicznej do przejścia na nadawanie cyfrowe, no to tutaj musiały być poczynione określone inwestycje. Myślę, że też kosztuje ta poprawa jakości, tak, tego, co się w radio i w telewizji pojawia. No i w związku z tym chyba do tej debaty o finansowaniu trzeba wrócić. Zmieniamy temat. A tamten rozwijamy, pracując intensywnie nad znalezieniem rozwiązań. Mam nadzieję, bo albo trzeba to rozpędzić, albo finansować. Nie ma nic głupszego niż utrzymywanie dogorywającej instytucji. We współczesnym świecie realizacja misji publicznej, czyli tych wątków edukacyjnych, obiektywnych informacji, wyjaśniania świata związanych z kulturą, promowaniem kultury, jest niesłychanie istotna, bo buduje taki potencjał kreatywności. Jest takim ważnym elementem wspierającym rozwój społeczeństwa, szczególnie kiedy mamy wiele źródeł, bo mamy poprzez świat internetu, rzeczywistość cyfrową, świat sieci, portale społecznościowe, wiele źródeł informacji i przekazów kulturowych, edukacyjnych, to wydaje mi się, że to, co jest taką dopracowaną, tak, przemyślaną misją publiczną, jest bardzo potrzebne. Panie ministrze, inna sprawa, która też pana dotyczy w dziedzinie cyfryzacji, to jest INDECT, pomysł na to, żeby Polska opleść siecią monitoringu komputerowo analizującego zachowania ludzi w miejscach publicznych, ale to znaczy obserwującego nas bez przerwy. Minister Spraw Wewnętrznych powiedział, że zawiesza swoje zainteresowanie tą sprawą. Czy to już jest koniec, dzięki Bogu, czy rząd będzie do tego wracał, pomysł? Znaczy, Jacek Cichocki powiedział, że będzie rozmawiał z naukowcami z AGH, którzy ten projekt prowadzą. Projekt ma charakter europejski, żebyśmy nie wpadli w taką nadinterpretację, że to Polska tu jedyna chce i tak dalej. Nie, projekt ma charakter europejski. Wiele krajów jest nim zainteresowanych, co nie zmienia faktu, że oczywiście trzeba przemyśleć metodologię tego projektu. Czy te oceny określonych zachowań, właśnie takich zachowań, a nie innych, mogą prowadzić nas do dobrej wiedzy dotyczącej tego, że rodzi się jakieś zagrożenie. Ja nie jestem przekonany, czy patrzenie na to, że człowiek jest poddenerwowany z takich czy innych powodów, może nas doprowadzić do przekonania, że zaraz dojdzie do jakiegoś negatywnego zdarzenia. To po pierwsze. Po drugie, musimy mieć świadomość, że wchodząc do każdego dzisiaj dużego sklepu, jesteśmy monitorowani. Ale czy to jest, czy państwo powinno pogłębiać te patologie? Ja nie uważam. Państwo powinno wiedzieć tyle, ile potrzeba i państwo powinno działać w taki sposób, żeby eliminować zagrożenia i przyczyny różnych zdarzeń negatywnych, więc ta ostrożność, jaką minister Cichocki wykazał wobec tego projektu, wydaje mi się bardzo słuszna. Co nie znaczy, że nie należy rozmawiać z tymi, którzy są inicjatorami tego projektu i wyjaśnić wszystkie aspekty. Panie ministrze, najbezpieczniej by było, jakby każdego zamknąć w osobnej separatce, prawda, i by siedział sam, najwyżej by się powiesił. Spokojnie, panie redaktorze, najbezpieczniej byłoby tak, gdyby ludzie w ogóle byli aniołami i nikt niczego złego nie robił, tak? No, upadły anioły też trzeba znaleźć. No, upadły anioły stają się szatanami i diabłami, ale wracając do tego głównego, ja jestem przeciwnikiem takiej powszechnej inwigilacji, która rzeczywiście w różnych dziedzinach życia zaczyna się pojawiać. Ona się rozszerza. My jesteśmy rekordzistą Europy w dziedzinie podsłuchów, mając liberalny rząd, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Ale właśnie władzy. ograniczamy prawo do retencji. Myślę, że za chwilę będą gotowe te projekty mówiące o rozliczalności, przechowywanie danych. Więc myślę, że krok po kroku na pewno będziemy od tego odchodzili. Nie ma żadnej potrzeby, żeby to
rosło w taki radykalny sposób, tak samo jak i przy informacji publicznej, tak? Myślę, że krok po kroku będzie ona coraz bardziej dostępna, bo proszę pamiętać, że nawet to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ono zakwestionowało sposób podjęcia tej decyzji przy... Ale nie odniosło się merytorycznie. Nie odniosło się merytorycznie, ale przy okazji ta ustawa akurat, ona wprowadza coś, co jest rewolucyjne i w wielu krajach w ogóle jeszcze nie funkcjonuje, czyli jeśli chodzi o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, bezwarunkowość i bezpłatność tej informacji, poza ewentualną opłatą za to, co kosztuje samo przygotowanie tej informacji do emisji. O tym mówimy. Zwróciłem się jakiś czas temu do ministra sprawiedliwości, do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o przekazanie ekspertyz, na których oparte są projekty deregulacji zawodów. Dostałem od rzecznika dwa list bardzo miły oraz raport Fundacji Republikańskiej. Przypomnę, Fundacja Republikańska to jest ta fundacja, która organizowała Marsz Niepodległości ze słynnymi wydarzeniami temu towarzyszącymi. Otóż w liście było napisane, że to są były też inne jakieś rozmowy i ekspertyzy, które nie dostałem. Poprosiłem o te informacje. Minęły 3 tygodnie, nie dostałem nic. Cisza kompletna. To jest zgodne z prawem, czy jest niezgodne? Panie redaktorze, martwię się z tym. My się staramy w naszym resorcie odpowiadać w miarę sprawnie i pilnie. Oczywiście proszę pamiętać o takich paradoksach, tak? Z jednej strony ja słyszę ze strony mediów jak najwięcej, jak najszybciej informacji, a z drugiej strony i jak najwięcej konsultacji, sprawdzania tego, co ludzie piszą, analizowania, wykorzystywania. Z drugiej strony słyszę za dużo w administracji ludzi i tak dalej, więc to trzeba wyważyć, tak? Znaczy ktoś musi też to wykonywać. Nieraz z prostych powodów czasowych nie wszystko się udaje zrobić. Ja chcę powiedzieć odwrotnym przykładem. Będę w poniedziałek prezentował raport Państwo 2.0, nowy start dla e-administracji i wszystkie działania legislacyjne, które później będą po tym podjęte, wszystkie działania porządkujące te stajnie Augiasza i projekty informatyczne. Okazało się, że przecież nie chodzi tylko o ten nieporządek w stajnie Augiasza, który wynika ze spraw prokuratorskich, dzisiaj już widocznych, ale także wynika ze złego systemowego podejścia. Tak? Czyli będziemy podejmowali działania w oparciu o raport, tak? O konkretną analizę, która zostanie publicznie przedstawiona. To jeszcze bym tylko prosił, bardzo na to czekam, bo myślę, że jasność przede wszystkim w relacjach między obywatelem a władzą jest sprawą podstawową. W tym raporcie mamy prawo, do czego nie. I teraz odpowiadam w tym raporcie rzecznik, też będziemy o tym mówili. Informacja, informatyzacja, jak ważne rzecznik są to Ministerstwa Sprawiedliwości pisze tak. Przesyłam dostępne materiały dotyczące deregulacji. Ja pytam, a jakie są te niedostępne materiały? Bo zgodnie z ustawą nie ma niedostępnych, chyba że są ściśle tajne. To już... Milczenie. Totalne milczenie. Panie redaktorze, myśmy analizowali niedawno, skąd bierze się niezadowolenie ludzi dotyczące tych informacji publicznej, uzyskiwanych listów. I jedna z odpowiedzi, tak, tych, którzy analizowali te odpowiedzi i to niezadowolenie jest taka, że administracja nie umie składać zdań, nie umie pisać odpowiednich słów. Przepraszam, ja nie chcę nikogo personalnie obrażać, tak? Dlatego, że przypuszczam, że w takim żargonie administracyjnym słowo dostępne oznacza te, które naprawdę mamy. I nie ma innych, tak? Natomiast brzmienie tego zestawu słów było w tym zdaniu oznacza, że są jakieś inne niedostępne. Nie, ja rozumiem, ale nie umiemy pisać jasno, wyrażać myśli. Taka kultura przekazywania informacji jest istotna. Rzecznik prasowy nie umie wyrażać zdań i przekazywać nikogo myśli. Nikogo nie chce personalnie atakować. Panie redaktorze, zapraszam na taki okrągły stół 14 maja, który robimy w sprawie informacji publicznej, bo ja uważam, że to jest temat, który trzeba bardzo drążyć. Dziękuję, przyjąłem zaproszenie, zapisuję w kalendarzu, gdyby jakiś rzecznik oczywiście jeszcze media, czuł, że ma kłopot opinia, z wyrażeniem myśli, służę pomocą, zawsze telefon posiada redakcja TOK FM. I opinia publiczna, myślę też o tej konferencji i o tym, jak ta dyskusja będzie przebiegała, zostanie poinformowana. Myślę, że może zrobimy ją online, więc będzie szerzej dostępna, bo temat jest ważny i gorący. Ale mamy też dzisiaj inne tematy, 67 lat i myślę, że to będzie ważny dzień dla pracy. Ale widzi pan, jaki jestem miły, że pana o to nie pytam, pamiętając, że nie jest pan ministrem pracy. Ale ja uważam, że to jest bardzo ważna decyzja i że to nas posuwa bardzo do przodu przy wszystkich napięciach i sporach, które tutaj mamy. Minister Michał Boni, minuta po 8:00. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, miłego dnia.